pouczać, pokazywać właściwej drogi. To ten zewnętrzny ucisk, który ciężko jest przełamać, który ciężko przezwyciężyć. Bo człowiek chce być akceptowany, chce być współczesny, nowoczesny i na czasie. Dlatego tak może zwłaszcza pokolenie młodsze ulega presji tego świata. Ale starszym się zdarza, bo wszechobecne przekazy telewizji, internetu taki właśnie styl życia proponują. Bez trudu, bez wysiłku, bez cierpienia. A tam do nieba wchodzi się właśnie przez ten ucisk. I żeby go znieść i przezwyciężyć, trzeba opłukać swe szaty we krwi baranka. Kim jest ten baranek? To Jezus Chrystus, obecny pośród swego ludu. W dniu niebowstąpienia mówił apostołom, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest w swoim kościele, jest w swoim słowie, jest w sakramentach. W sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. I pomaga nam oczyszczać się z grzechu i słabości. Pomaga nam zaczerpnąć tej siły i motywacji, by podejmować trud zmagania się z tym wewnętrznym i zewnętrznym uciskiem. A wtedy zrozumiemy, że cmentarz to nie jest miejsce smutku czy rozpaczy, ale miejsce świętości i nadziei, bo tam prosimy o wieczne szczęście, bo tam wspominamy dobroć tych ludzi, bo tam również odnajdujemy motywację do podejmowania trudu, by dobro świadczyć innym ludziom. Po to oczyszczamy się z grzechów, by przez życie iść drogą, którą pokazuje Jezus Chrystus. A mówił tak często, miłujcie się wzajemnie, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I te błogosławieństwa, które dziś wybrzmiały, układają się w wachlarz tej właśnie miłości, którą najpierw nam Bóg okazał. Okazał powołując nas do życia, którą okazał nam w Jezusie Chrystusie, który za nas, za nasze grzechy przyjął cierpienie i śmierć i krzyżem jak kluczem otworzył nam bramy domu Ojca. I żyjąc zgodnie z Ewangelią, błogosławieństwami, mamy dobro okazywać każdemu człowiekowi. Kiedy? Posłuchaj zakonnika, poety, księdza Alojzego Henela. Obdarz dobrocią teraz, tutaj, najbliższych, codziennych, bo w niebie, gdzie wszyscy będą wspaniali, i bez twojej dobroci będzie radośnie. Nie zostawiaj dobrych czynów na potem, na starość, na czas wyciszenia, bo możesz wtedy mieć mniej sił, mniej okazji i mniej takich ludzi, którzy jeszcze czegoś się będą po tobie spodziewać. Więc bracie i siostro, patrując się w tych, którzy przed nami pokazali, że można iść drogą świętości, że można żyć zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, z Jego Ewangelią, że można życie układać według Bożych błogosławieństw. Proś ich, aby wspierali cię swoim przykładem i swoją modlitwą.